Minecraftowe TikToki! Czy muszę coś więcej dodawać? Te dwa słowa oznaczają tylko jedno! Czas po raz kolejny sprawdzić, czy są one prawdziwe, czy może jednak są jednymi wielkimi fejkami! Więc zostaw suba i koniecznie oglądaj ten film do końca! Wow, co gdybym powiedział wam, że przez całe życie poruszaliście się po Minecrafcie źle? Na szczęście w tym TikToku jest kilka protipów, które mogą pomóc nam to naprawić! Zasada numer jeden! Wszyscy wiemy, że sprintując i skacząc idziemy szybciej niż gdybyśmy nie skakali. Działa to też spotką na speeda 1, ale już nie na speeda 2. W momencie, kiedy mamy speeda 2, podobno szybciej jest normalnie biec bez skakania. Ciekawa sprawa, nigdy o tym nie słyszałem, ale jeszcze ciekawsze jest to, że aby wchodzić szybciej po schodach, wystarczy spamować spację. Że co, że jak? Dobra, szczerze mówiąc, o żadnej z tych dwóch rzeczy jeszcze nigdy nie słyszałem. Ale co najbardziej mi rozwala banie, to coś ze szybkością 2. Bo według tego TikToka zasada sprintowania i skakania nie działa, kiedy mamy na sobie właśnie tę podkę. Sprawdźmy to, let's go. Na początek pobiegnijmy sobie normalnie. No jest to całkiem szybko. A teraz dołóżmy skakanie. Raz, dwa, trzy. Ojej, chwilę, co? Serio mam wrażenie, że jest trochę wolniej, ale czy naprawdę? Piję jeszcze jedną podkę, staję na zielonym polu i na trzy włączam stopę. Raz, dwa, trzy. Let's go. Trzy, dwa, jeden, stop. 2,02 sekundy. Stajmy teraz dokładnie w tym samym miejscu i dołóżmy trochę skakania. 3, 2, 1, let's go! I uwaga, uwaga, 1, 2, hop! 2,14 sekundy! A więc tak, różnica jest, ale na tyle mała, że ciężko ją zauważyć. Lepiej skupmy się na schodkach i spamowaniu spacją. Normalnie po schodach wchodzi się mniej więcej tak. Dosyć szybko, ale ja wolałbym dołożyć do tego spację, więc przekonajmy się, czy będzie jakaś różnica. Spamuję spacją i co? Wow, o mamo! Co to była za prędkość? Bo na pewno nie było to normalne wchodzenie po schodach jak teraz. Także wychodzi na to, że TikTok potwierdzony! Mówiliśmy już o sprintowaniu, to może zobaczmy, jaki jest najwolniejszy sposób na poruszanie się w całej grze. 0,007 bloków na sekundę. W takim tempie przejście 600 klatek zajmie 24 godziny. Czajcie to? A to, czego potrzebujemy, to lód, pajęczyna i tarcza. I nic więcej. Właśnie te trzy bloki pozwalają wam osiągnąć najmniejszą prędkość, jaką tylko się da. Bo jeśli dołożymy pod ten lód Soul Sand, albo weźmiemy podkę na spowolnienie, to wtedy staniemy w miejscu i nie będziemy się w ogóle ruszać. A sorry, bo nam jednak zależy, żeby jakikolwiek ruch wykonywać. Według tego, co było na TikToku, z tą konstrukcją w ciągu minuty pokonam pół bloku. Chwilę, nawet nie pół, 0,42. Brakuje tylko pajęczyny w środku i voila! Lecimy z tym koksem. Ej, starczą jest wolno jeszcze nawet bez tej pajęczyny. Dobra, ale wbijamy do środka, let's go! Prędkość, którą właśnie pokonuję, to 0,007 bloku na sekundę. I wiecie co, jestem w stanie w to uwierzyć. Idę do przodu już tak od dobrej minuty i jestem mniej więcej w połowie bloku. To jest niesamowite, że ja się w ogóle poruszam. Przecież to wygląda, jakbym stał w miejscu. No bo gdybym do tej całej układanki dołożył jeszcze cokolwiek innego, na przykład dajmy na to podkę na spowolnienie, to automatycznie przestałbym się już w ogóle ruszać. A więc to, co robię teraz, bez podki, z tarczą i pajęczyną i lodem, to jest najwolniejsza prędkość, jaką może poruszać się postać w Minecrafcie. Niesamowite doświadczenie. Zapamiętajcie te cyfry, 0,007 bloku na sekundę. Dodam to pytanie kiedyś w quizie o Minecrafcie. Ale zanim quiz, przed nami kolejne TikToki. A dokładniej mowa o błędzie, który popełnia praktycznie każdy minecraftowy gracz. W sensie, że co to znaczy? Śnieżki? No okej, no są. Śnieżkami można strzelać w graczy, tak? No wiadomo, nie? To nie jest nic nowego, stary. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Według tego TikToka śnieżkami tak naprawdę nie da się uderzyć innego gracza. A to dlaczego większość osób tak myśli, to przez pluginy na serwerach, na których praktycznie wszędzie można to robić. Ale w normalnym Minecrafcie się nie da, że co? Dobra, mój mózg jest już totalnie w rozsypce. Jakby ktoś mnie jeszcze minutę temu zapytał, czy da się śnieżką uderzyć innego gracza, to w 100% byłbym pewien, że tak. W końcu moby można, graczy też. A przynajmniej tak mi się wydawało do dzisiaj. Ale żeby to sprawdzić, potrzebuję mojego ziomeczka. Pepe Marcinie, przywołuję cię! Stary, dlaczego masz skina różowego do Knesa? A, nie wiesz, okej. Nie akceptuję tego wytłumaczenia, ale Pepe Marcin ma survivala, więc mogę go normalnie uderzyć. Fajnie. Jednak co najbardziej mnie interesuje, to to, co mogę z nim zrobić za pomocą śnieżek. O mamo. Nie, no to nie może być prawda. Na serio, śnieżkami nie da się popchnąć innego gracza. Już kiedyś z tymi obrażeniami, bo nie miały zadawać obrażeń, tylko miały popychać. Ale nie, nie da się. Mózg rozwalony po raz kolejny w tym odcinku. Coś czuję, że ja nie dotrwam żywy do
do końca. A już na pewno nie moja głowa. Dobra, odstresujmy się na chwilę i zajmijmy się modem, który wygląda jak spełnienie moich najskrytszych marzeń. Czy to nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Można wziąć sobie jakiś item i zbudować ścianę za pomocą jednego kliknięcia, albo jeszcze lepiej wielkie koło. Effortless building, okej. Wychodzi na to, że to chyba on. Jeśli to jest prawdziwe, to wyjdę z siebie i stanę obok. Dajmy na to, że mam żelazo, tak? I chciałbym zrobić ścianę odtąd do tamtąd. Klikam Alt, pojawia się menu. Wybieram wzór, który chcę stworzyć. Czyli w tym przypadku ścianę, klikam i co? O, jacie! Czemu ja przez całe życie nie miałem pojęcia o tym modzie? Wow! Dobra, to dajmy teraz na przykład koło. Zacznijmy tu i zróbmy dookoła. Czy to jest średnica? Ej, ono miało być w 3D, przepraszam. O, może być w 3D! Ale nie jestem pewien, czy to powinno tak wyglądać. No coś poszło nie tak. Nawet schody można tworzyć, no wszystko. Ten mod jest po prostu zbyt idealny. Tak być nie powinno. Ale teraz jak już o nim wiem, to moje budowanie zmieni się o 180 stopni. Piękne to, by więcej takich cudeniek. Ale kuli jak nie potrafiłem stworzyć, tak nadal nie potrafię stworzyć. Co jest z tym nie tak? Nieważne, idźmy dalej. Proponuję teraz coś mniej stresującego, jak na przykład najmniejsza farma owiec, jaką tylko da się stworzyć. Potrzebujemy do niej dosłownie tylko kilku itemów. Czyli tak, hopper w wagoniku, trochę szyb. Do tego dispenser i dwa obserwery. No i w sumie chyba farma gotowa, co nie? O tak, gotowa, tylko owiec brakuje. I tym oto pięknym sposobem tworzymy najbardziej kompaktową farmę wełny w historii. Mam tylko nadzieję, że będzie działać lepiej niż farma kurczaków z ostatniego odcinka. Chociaż o, to akurat nie jest trudno, lecimy. Jeden hopper, drugi hopper w wagoniku. Dokładamy do tego dozownik, dwa obserwery, trochę trawy, szkło i skrzynkę. Potem zaczynamy od końca, czyli od skrzynki, do której dokładamy lej. A jeszcze o torach zapomniałem, najgorzej. Okej, mamy to. Rzucamy wagonik z lejem do środka, tak aby wszedł do tego bloku. Idealnie. Mogę go bardziej na środek wepchnąć, dawaj, dawaj stary. Dobra, styknie. No i to w sumie tyle, dozownik mamy, obudowujemy to wszystko szkłem. Dokładam jeden detektor i drugi na dole. No i machina działa. Albo raczej powinna działać, ale co mogłoby pójść nie tak? Wygląda mądrze, jakby miała działać. No to dokładamy owieczki i lecimy z tym koksem. No i co, no wygląda na to, że wszystko pięknie działa. Ale póki co ogoliło tylko tę wełnę, która była na początku. A bardziej interesuje mnie, jaką to ma prędkość, więc zbiorę wszystkie wełny, które były w środku. Przejdę do kolejnego TikToka i wrócimy tu za kilka minut. A w tym czasie spróbujemy zepsuć Minecrafta. A dokładniej TNT. Jeśli stworzymy taki piękny mechanizm i odpalimy w nim TNT, to ono nigdy nie wybuchnie. Czajcie, będzie sobie latać podpalone w kółko. Owce niech się nadal golą, a my wykonamy prawdopodobnie najgłupszy pomysł w historii tej serii. Ale czego się nie robi, aby sprawdzić TikToki? 1, 2 i 3 i 4. Zaraz obok nich potrzeba dispenserów ustawionych strzałką do tyłu. No i trochę redstone'a dookoła. To tyle, ten mechanizm ma zepsuć TNT. Wydaje tylko jak go odpalić, że kliknę to, to o właśnie, o to mi chodziło. No to gitara TNT jest w ruchu. Czas najwyższy je podpalić. 3, 2, 1, let's go. O kurde, bele, o nie, to jest ciężkie. O, podpaliło się, lecimy z tym koksem. I co? Nie wybucha póki co, jest gitara. A, aha, naprawdę. Ja już się cieszyłem, że po raz kolejny zepsuliśmy Minecrafta. Ale nie, bo po co? Niestety i ten TikTok był fejkowy. A przy okazji minęło już jakieś 5 minut od czasu, kiedy zostawiliśmy nasze owce. No i co ciekawego słychać w skrzyneczce? Dzień dobry. No nie przekonuje mnie prędkość tej farmy, szczerze mówiąc. Bo na wszystkie owce, które się tutaj znajdują, jest tylko jeden blok trawy. O, owce niestety, aby odrosnąć sobie wełnę, tej trawy potrzebują całkiem sporo. Dlatego też mi się wydaje, że ta farma to też niekoniecznie jest dobry pomysł. Przyspieszmy rośnięcie trawy, może to coś zmieni. Ktoś to zjadł i wełnę mamy, mamy! Ale jedną na 5 minut, to nie jest tempo, którego oczekiwałem. Więc niekoniecznie polecam tę farmę, ale polecam wszystkie inne TikToki, które dzisiaj okazały się prawdziwe. Dajcie znać, który według was był najlepszy. A my widzimy się jutro, w kolejnym odcinku. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Na przykład w tym po prawej sprawdzałem mody, które mają 0 pobrań. I przez to działy się tam bardzo dziwne rzeczy. Kliknij i przekonaj się sam.